Legendy Kredowej Góry. Jak książę Mieszko założył gród Chełm. Dawno, dawno, ponad 1000 lat temu, na chełmską górę, która od wyniosłego pagóra się zowie po słowiańsku Chełm, przybył książę Polan, Mieszko, ze swoją drużyną. Ze szczytu pagóra spojrzał na okoliczne, równe i rozłożyste pola szerokiej wesołości, jej żyzność, mianowicie pszeniczne urodzaje rzadkiej innej ziemi właściwe, wodotoczne potoki, żywiące zdroje leczące, zacne stawy, głębokie jeziora, rzeki portowne, łąki wesołe, lasy gęste. Zaiste, ziemia chełmska potokami płynie, zdrojami żyje, stawami obfituje, jeziorami słynie, rzekami, Bugiem i Wieprzem do Gdańska, Prypecią w Poleskie i dalsze kraje, do Dniepru swoje dostatki pławi. Jako i na ostatek, i lasami dostatnie i ozdobnie okrywa się. Ziemia chełmska w bydło, drzewo, zwierzę, futra, ryby, miody, nabiały, zioła i inne dobra ziemi opływa. Ludzie tutejsi, których sąsiednie ludy lachami zwali, słowiańscy lędzianie, karczując i wypalając las, tworzyli lędy, czyli pola pod uprawę. Żadnej literatury nie umieli i nie mieli. W lasach po drodze mijanych widział był książę cmentarzyska kurhanów, kopców pogrzebowych. Zaś na onej górze, wśród sędziwych dębów, stał chram, świątynia, a w niej w drewnie rzeźbione posągi Peruna, Trygława i Swaroga, pogańskich bożków, którym od prawieków tuziemcy żertwy, czyli ofiary składali. Widome to oznaki gusła, którymi się te kraje za pogaństwa nader parały. I upodobał sobie Mieszko tę krainę i zapragnął ją także objąć swym władaniem, jak wiele innych wcześniej, przyłączyć do państwa swego siłą mieczy wojów swojej drużyny. Polecił tedy Mieszko, książę chrześcijański, bałwany pogańskie obalić, a na ich miejscu gródek warowny zbudować i wojskiem obsadzić, jako strażnicę dla obrony granic swojego księstwa i ludu tutejszego. Wysieczony las nie tylko ludziom, ale też cerkwi na tej górze zbudowanej za chrześcijaństwa ustąpił. Na Kredowej Górze stanął zatem gród z drewna i kamieni otoczony drewnianoziemnym wałem oblepionym kredą. Tak powstał chełmski gród z zamkiem i cerkwią katedralną i monasterem, które leży na górze skalistej. Powietrzem wielce zdrowym i wesołym od Boga jest obdarzone, lecz ogniem częstym i niektóremi ciężarami niemało zniszczone. Rzeczkę Uchor, skrynic zebraną, na której są stawy i młyny, ma na zachodzie, a Dradicem Montis u podnóża góry płynącą. W hojności swojej sprowadził był także książę w te okolice misjonarzów, by naukę nieśli ludowi tutejszemu. Dla nich też zbudować kazał w okolicy Eremy pustelnie, klasztory i warowne baptysterium u źródła Aqua Vitae, wody żywej, z dawien czcią otaczanej, jakoby wzrok ślepcom przywracającej, którą okoliczny lud chrzczono. Tam też kamienna wieża do dziś stoi we wsi, którą od tejże wieży słupa nazwano Stołpiem. A opodal dla już ochrzczonych w Szczekawicy u źródła rzeki Garki, pod lasem dębowym, między Wereśieckimi a Stołpskimi polami, na górze, kościółek Sancti Salvatoris, świętego Spasa, w grodzisku wałem i fosą otoczony. Za zaszczyt przynależności do państwa mieszkowego, dobrodziejstwo obrony oraz światło nowej wiary, którą książęcy woje na włóczniach przynieśli, mieli odtąd tuziemcy, chcąc nie chcąc, zamiast żertwy dotychczas pogańskim bożkom składanej, dziesięcinę księciu płacić. Przez lata spokoju ludzie tutejsi pracowali jak dawniej, mnisi nauczali nowej wiary, a woje książęcej drużyny strzegli spokoju i daniny zbierali dla księcia. Do czasu.